Witamy Was na drugiej edycji Catfish Cup Poland. Jesteśmy pod Wawelem, gdzie zaczną się drugie nasze zawody sumowe. Pierwsze były w Urazie, które okazały się wielkim sukcesem. Dowodem na to najlepszym jest ilość drużyn, która się zapisała w tym roku. A dokładnie 53 teamy drużyny, składające się z dwóch zawodników i team runnera. Przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania, ale jest najlepszym dowodem na to, że Karolku zrobiliśmy kawał dobrej roboty. I docenili to też. I docenili to. Dokładnie, też. Dokładnie. Jak widać, za nami jest Gród Królewski, a pod nim jest nie kto inny jak smok. I tak jak i tam jest smok, tak i tutaj w Wiśle są smoki. Olbrzymie. I zawodnicy Wam udowodnią, że są tu olbrzymie podwodne smoki. Na to tylko czekamy. Dokładnie. Wszystkim życzymy powodzenia. Tak jest. Już za chwileczkę zaczynamy zawody. Lecimy. Lecimy. Piona Karolku. Catfish Cup Poland. Pull up to me, bump. 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 Pull up to me, b
up to me bumper, pull up to me bumper. Come in your landlord limousine and just bend me over. Pull up to me bumper, pop out your key and show me ten. When me pull up to your bumper, pull up to your bumper. Make sure the parts them genuine. Go up on this half shoulder park and pull over. Then me a go drive up the limousine. Aye. When me see the firm body there with the new shape, muggle me a run the gas pedal red. Then me sink the clutch and start fling gear like a 10 forward in the head. Aye, yeah. Lance 40, but me like it. I must see Lamborghini design it. So when you park it, make sure you recline the seat comfortable like in a bed. Just pull up to me bumper, pull up to me bumper. Come in your landlord limousine and just bend me over. Pull up to me bumper, pop out your key and show me ten. When me pull up to your bumper, pull up to your bumper. Make sure the parts them genuine. Up on this half shoulder park and pull over. Then me a go drive up the limousine. Conscience, pull up to me bumper. Me dey pon me hands. Ready for me service, align and balance. Set up me front and be drive for a France car. Me a know the porties if be car lands. So bubble me a bubble of my favorite song. Jiggle jiggle on my body till you wanna leave your yell. Up me proof to you come here say you're bad. Crank up your shop and your pistol. Just pull up to me bumper, pull up to me bumper. Come in a your landlord limousine and just bend me over. Pull up to me bumper, pop out your key and shove it in. When me pull up to your bumper, pull up to your bumper. Sure the parts them genuine. Up on this half shoulder park and pull over. Then me a go drive up the limousine. Me no off stop it. Pull up to me bumper. Yeah. Pull up to me, pull up to me, pull up to me bumper. Me no off stop it. Pull up to me bumper. Yeah. Pull up to me, pull up to me, pull up to me bumper. Me no off stop it. 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 Me pull up to your bumper, pull up to your bumper. Make sure the parts them genuine. Go up on this half shoulder park and pull over. Then me a go drive up the limousine. Dobra, słuchajcie, wszyscy, którzy startują z wody, prosiłbym, żeby już się kierowali do swoich pływadeł i tam byli gotowi na start o 9. Cała reszta, która jedzie pojazdami, niech również zejdzie na pomost, żeby przy tym uczestniczyć. Mam nadzieję, że wszyscy będziecie kultywować zasadę fair play, pomagać sobie nawzajem i łowić wielkie ryby. Ziemię! Powodzenia! Generalnie będziemy mówić wertykalnie, bo taki sposób jakby wędkowania aktywny najbardziej nam się podoba. No a generalnie woda jakby sprzyja temu. Ten wolny nurt i ryb naprawdę jest tutaj masę, także generalnie... Czyli nie decydujecie się na nocną stacjonarkę? Nie, wiesz co, jeżeli nam nasz team runner dołowi jakieś żywca, bo nie mamy w tej chwili, to tak. Natomiast to takie, jakby można powiedzieć, zło konieczne, bo jakby to nie jest coś, co nas kręci, ale żebyśmy, wiesz, w nocy, jakby to się mówi, nie mieli pustych przebiegów, no to te żywce sobie postawimy na tej stacji. Natomiast będziemy starali się cały czas wykorzystać, łowiąc aktywnie. Jaki jest, chłopaki, wasz plan? Złowić rybę. Grubsza. Złowić rybę przede wszystkim. Pierwsza była za wcześnie, trzeba było wypuścić. Przede wszystkim ryby do miary.
A ogólnie macie plan bardziej trolling, vertical? Vertical, typowo vertical, tak jak typowo vertical. Tak, typowo vertical. Tutaj kolega bardziej stacjonarnie się zajmuje. Aha, czyli i jedna i druga metoda wchodzi w grę. W nocy stacjonarka. Tak jest. Kolejna ekipa przed nami, Fish Party. Miejscowi? Miejscowi. Miejscowi. Kapitan? Ja, Piotrek. Piotrek i drugi? Miłosz. Miłosz. Piotrek i Miłosz, miejscowi. Chyba będą mieli duże szanse, co? Jak oceniacie, chłopaki? Niby wodę coś znamy, ale zobaczymy, jak to będzie. Ciężkie warunki w tym roku, nie? No. A czy to jest Kraków, to wszystko możliwe. Tak jest, wielkie ryby są, sam je widziałem. Są wielkie podziwiałem. Ryby. Tylko jest tak, że się jeździ miesiąc, dzień w dzień i nic nie ma, a przez jeden dzień siedem. No tak, dokładnie. Jest dużo ekip doświadczonych sumiarzy, w tym wy. I'm a wanted man. I got blood on my hands. Do you understand? Wypłynięcia na naszej mecie u Łukasza na teaserka Black Cata 160 gram. Piękna rybka wyjechała, 178 cm. Jesteśmy już naprawdę mega zadowoleni, że coś się dzieje w pierwszy dzień i może być tylko lepiej. Może być tylko lepiej. Łukasz! Jest! Takie ryby tylko wypuszczamy! Mamy nowego Big Fisha, to jest 209 cm strasznie grubej ryby. Szczęśliwi łowcy, to jest drużyna Devil Cat. Brawo chłopaki, naprawdę szacun. Mega, może nam coś opowiecie, jak to było? On mi powiedział. Straciliśmy dwie dzisiaj małe rybki, niepunktowe generalnie. Sporo ryb w łowisku zaraz przy samej śluzie, później generalnie bieda. I tak już troszeczkę z myślą o porze obiadowej mówimy, że może polecimy, odpoczniemy chwilkę w cieniu i coś zjemy. Wypłynęliśmy z Zamostu, z cienia. Z cienia. Dosłownie kilka metrów w słoneczku przepłynęliśmy, strzał. Czyli nie tylko wy pomyśleliście o porze obiadowej. Tak, ryba też. Ryba i trafiliście na jej porę obiadową, tak jest. Dokładnie. A dokładnie to było ze szczupłami? Ty mnie poinformowałeś.
że jest ładna ryba, bo ja siedziałem tutaj, tu, bo już w ogóle nie interesował mnie już. Taki już trochę... Ki leżał, bo leżał. O kotletach. O kotletach już myślałem. No i on mówi, o popatrz, fajna ryba. I tak kupiłem, duże koło jego zestawu. Delikatnie go odprowadziła. Tak, najpierw takie fajnie, głowa podniesiona, wiesz, grube, czerwone, tu wszystko, wiesz, podniesiona głowa i nagle, wiesz, jak się patrzę, ty, ale to mój, nad moim zestawem. I wiesz, ruszyła, klas! No i zaczęło się, nie? No ale mega upasione rybsko, hol też był pewnie, nie? Gruby. No mogłaby się... Gruby był hol i był bardzo niebezpieczny, bo najpierw tam weszła w silnik elektryczny, musiałem interweniować, potem zawinęła się dookoła torby, plecionka zawinęła się dookoła torby. Jakby tego było mało, na koniec zawadziła o Panoptixa, także mieliśmy hol z mega przygodami. Ale się udał, najważniejsze. Także wielkie brawa dla was, chłopaki. Dowaliliście grubo i czekamy na większe, jeszcze więcej, większe! Walczymy dalej i tak wszyscy jest. Walczcie tak samo. Walczcie do końca, bo naprawdę nie ma się co poddawać. Heartbeat on time, dancing, dancing to the rhythm. Electro is fine, it can get you moving. Funkin' on time, electro, electro makes you feel fine. Open your mind, feel it from the inside. Heartbeat on time, electro, electro is the rhythm. Michael and James, they can't get no better. Out on the floor, see them grooving to the baseline. Funkin' on time, electro, electro is the new style. Ba da ba 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 da ba da ba 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 ba. Heartbeat on time, dancing, dancing to the rhythm. Electro is fine, it can get you moving. Funkin' on time, electro, electro makes you feel fine. Open your mind, feel it from the inside. Heartbeat on time, electro, electro is the rhythm. Michael and James, they can't get no better. Out on the floor, see them grooving to the baseline. Funkin' on time, electro, electro is the new style. Ba da ba 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 da ba da ba 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 da ba 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 electro, electro is the rhythm. Ba da ba 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 ba. Feel it from the inside. Ba da ba 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 ba. Zakończyliśmy pierwszy dzień. Tak jest, pierwszy dzień Catfish Cup Poland 2020 w Krakowie. Z łowienia aktywnego, wszyscy sędziowie spłynęli. Tak jest, zaczyna się za chwilę tura łowienia nocnego, czyli stacjonarka. Łowienie aktywne, Karolku, jak się odbyło? Wyniki? W moim sektorze wszystkie rybki padły, co dziwne, na trolling. No właśnie, bardzo dużo ryb padło na trolling. I tu zareklamuję woblera firmy Mikado, bo trzy chyba z pięciu padły właśnie na Donkeya. Dobry wobler. Dobry wobler. No. Uratował mi kiedyś dupę. Dokładnie, dokładnie. W górnych sektorach raczej fajerwerków nie było, ale za to w dolnych mieliśmy pierwsze zgłoszenie ryby 178 cm złowionej z wertykala. Myśleliśmy, że to będzie przez cały dzień aż do nocy jedyny big fish, ale niestety drużyna Devil Cat zaskoczyła nas bardzo tłustą rybą o długości 209 cm. Mega gruba ryba. Mega gruba upasiona ryba, również z wertykala. Słuchajcie, oprócz tego, że to są jedyne zawody sumowe w Polsce, to chyba jedyne zawody, na którym pada tyle ryb powyżej metra, nie? No właśnie. No, a to jest... A i są powyżej dwóch metrów. A i są powyżej dwóch metrów. No właśnie, no właśnie. No nic, zobaczymy, co będzie w nocy. No, zaraz spadamy podliczyć punkty z całego dnia. Nie zdradzamy nic. Nie zdradzamy i trzymamy kciuki za to, żebyśmy rano nie mogli się obrobić zmierzeniem ryb i kręceniem materiału. W zeszłym roku nocka zrobiła robotę, no, nie? W zeszłym roku w nocy padł big fish. Wiecie ile miał? 227, z tego co pamiętam. Ale ryba. No,
Piękna ryba. No więc, ale dzisiaj, no dzisiaj też tam chłopaki mieli parę fajnych rybek. Piotruś Bufał zacinał dwójkę, klnął, no, że go było słychać na 5 km. No tak to jest, dokładnie. No, Pawełek, z tego co wiem, też kabacik się... Też męczył duże ryby i nie mógł wymęczyć. No nic, no moim zdaniem odcinek Huty zrobi robotę dzisiaj tak w nocy. Tak, ciepła że... woda tam zostanie, bo to już się woda ochładza. Jutro 250, pojutrze 260 i mamy... I niech wygra i może lepszy rekord Polski. Niech wygra lepszy albo ten, który ma większe szczęście. Tak jest. I feel it in my head, my shoulders, knees and toes, my bones, your music gets me through the highs and lows. My head, shoulders, knees and toes, my bones, you're keeping me from feeling all alone. I've been praying to a thousand different stars, to a thousand different arms, till I found you. I've been chasing by a thousand different hearts, to a thousand million hours, now I found you. My nights will never be the same again. I got you running through my veins. I feel it in my head, my shoulders, knees and toes. Hit. Mamy konia, ale nie tego. Tego. Chodźcie zobaczyć. Mamy tutaj drużynę Biały Węgorz, która jest również reprezentantem marki Black Cat. Chłopaki, pokażcie tego konia. Do tej pory energia. Big Fish. 219 cm tłustej mamuchy. Powiedz mordo, jak go złowiłeś. Delikatny spławiczek podniosłem na rozróweczkach, wiesz? Na dwa białe robaczki. Tak, zrywkę założyłem dwa, na dwóch metrach postawiłem na wyjściu. A to nie dla turkucia na chlapaka, nie? Czyli podwodniak stacja. Podwodniak stacja. Wieczór czy noc? Tak, tak. Zrobiła dzieło. Słuchaj, wiesz co, no o godzinie 11. 11 z kawałkiem. Pół godziny wędki był w wodzie, nie? O. Mega. A jak walka? Oj, powiem ci, na początku delikatne branie, nie? Ale potem jak zaczęło odjeżdżać, mówię, o kurwa, moja ręka tego nie wytrzyma. Trolling. Przynęta, catch fish lures, walczymy dalej. Nightcat z Bukowna. Siema, siema. Madzia z mężem tutaj ostro walczą. Madzia miała jako jedna z pierwszych osób złowioną rybę na trolling wczoraj, tak? Tak, mały knut, ale był. A jak do tej pory? No słabo, jedna ryba mi spadła duża. Od
zrobiłam swoje nowe PB na najmniejszą rybę. O. Słuchajcie, znowu niewykorzystane szanse. Zobaczcie, która to już osoba z rzędu mówi, że duża ryba spadła, nie? Spadła. A sumiesz to już wie, że jak dobrze gnie wędkę, to jest no, okej, nie? Tym bardziej, że mam nowy kij i wiem, co potrafi, więc był wgięty prawie, wiesz. No ale nie wiem. Mamy tutaj naszą bliską naszemu sercu ekipę Fisztecha, czyli Pawła Kabata i Rafała Pagacza na ich pięknej białej łajbie. Tej oto właśnie, z tymi pięknymi trzema ekranami Garmina. Jak tam chłopaki wam idzie dzisiejszy dzień? No rozpoczął się w miarę obiecująco. Mieliśmy piękną dwójkę pod zestawem, niestety delikatnie mówiąc, zepsułem. Zepsułeś. Zepsułem. Żeby nie powiedzieć słowa na ZJ. Tak, tak. No powiem, że zepsułem. Rafał mi właśnie korygował, gdzie mam zestaw, gdzie ciężarek. Ja nie do końca to wyczaiłem. No i niestety ryba się spłoszyła. Była bardzo, bardzo chętna do brania. No trudno. Jak skomentujecie to, jaka jest temperatura wody? Bo tutaj widzę u was w tej chwili jest 20,77. Spadła temperatura wody. Ale gdzieś tam daleko, daleko, daleko w górze to jest bardzo niska. No, ciekawe, tak, jak to wpłynie na brania. No myślę, że będą trochę słabsze. Zresztą widać, że ryby są dosyć mało aktywne. Nawet małe ryby nie chcą dochodzić, więc ciężko zobaczyć metrówkę. No, póki co widzieliśmy na razie no, same konie. Same konie, tak. No, lepiej obserwować konie i mieć szansę na konia. Tak, tak jest. Niż punktować metrówkami, tym bardziej, że zmieniliśmy punktację od tego roku i w tym roku bardzo ciężko będzie wygrać metrowymi rybami. No. Znaczy będziemy prowadzić wszystkie, tak? Tutaj jednak moja dewiza, że 150 odpuszczam, tutaj odchodzi w lamus, tutaj już łowię też takie ryby. No trzeba punktować po prostu, tak? A jak będzie szansa złowić dużo, no to będzie bonus, tak? Choć przyznaj, że na razie do tej pory pływaliśmy za większymi. To jest właśnie Paweł. To jest Paweł. No dobra, a powiedzcie mi, bo widzę i ludzie pewnie też się ciekawią, na jaką cholerę mam trzy ekrany? Tutaj mam perspektywę. To jest perspektywa skierowana w przód, to jest perspektywa skierowana... Czyli mówimy tutaj o trybie perspektywicznym, tak, Garminie, tak, w technologii Panoptix LiveScope, tak? Tak, tak? A trzeci ekran? A trzeci ekran jest do umówienia pionowego, tak? Do wertykala, czyli downhill, tak zwany. Tak. No, genialne rozwiązanie, umożliwia wam widzę obserwację całej lewej burty łodzi, całej prawej burty łodzi i dokładne napłynięcie ryby tak długo, tak dobrze, aż znajdzie się dokładnie pod wami i zobaczycie ją na trzecim ekranie. Tak, to jest szansa po prostu na zrobienie... A potem tylko trzeba być upartym, dobrze podać zestaw i zachować zimną krew. Tak. Piotruś, może powiesz w kilku zdaniach, jak poszło? Mamy mniej więcej połowę zawodów za nami. Udało nam się złowić dwie rybki. Największa mierzyła 138 cm, ta mniejsza chyba 112. 112. Tak. Niestety wczoraj zepsułem branie ryby no, takiej około 200 cm, może troszkę więcej jak 200. Chwilkę później taką około 170. Troszeczkę wcześniej 150, także dzień uważam za mega pekowy, jeśli chodzi o ryby. Dzisiaj, jeśli chodzi o dzień łowienia, uważam, że jest średnio. Dopiero jakieś 15-20 minut temu złowiliśmy 120, czyli pierwszą rybę dzisiejszego dnia dla nas. 122 dokładnie ryba miała. Ryby są świeżo wygrać po tarle, bo częściowo są jeszcze pogryzione. Widać na głowach i na gdzieś na jakichś płetwach, na jakieś ugryzienia, także no jest generalnie bardzo, bardzo ciężko, co zresztą chyba widać. Nocka dzisiaj na zero, troszeczkę dzisiaj zmienimy taktykę. Starałem się obławiać miejsca, w których ryby widziałem za dnia i widziałem, że były mocno przygwożone do dna, więc
stwierdziłem, że może będę łowił po prostu w głębokich miejscach, na długich przyponach metodą podwodnego spławika, niestety się to nie sprawdziło, ale wiem, że chłopaki dzisiaj, którzy łowili gdzieś po brzegach, po krzakach, mieli lepsze wyniki, także spróbuję dzisiaj zmienić taktykę, podejdę bliżej brzegów i no i zobaczymy, nie? No to co, powodzenia Piotruś. Dzięki serdecznie. Dzięki. Cześć. Rybcia, jak rybcia wzięła? Na co? W trollingu. Na turkucia. Wcześniej rano. Na 5-metrowej wodzie. 151. Bobler turkuć? Turkuć, podjadek. Turkuć, podjadek jest najlepszy. Ogólnie coś się dzieje, co prawda jest słabo, wczoraj mieliśmy tutaj chyba na sektorze 7 ryb, dzisiaj mamy 4 albo 5. Teraz były złapane 108 i 122, ale stracona była wczoraj ładna ryba tutaj, na sektorze Piotrek Wałko miał ładnego suma i przy nas akurat, myśmy też tutaj byli zaparkowani, w cieniu schowani, on go przy nas akurat wcinał, ale no nie, pudło, nerwy chyba, nie wytrzymał, tak. Troszeczkę za wcześnie. Tak, impreza? Podoba Wam się? Ogólnie bardzo fajnie, tak. Bardzo fajnie. Widać, że takie, wiesz, że tak powiem, towarzystwo bardzo super, no nie? Nie ma zgrzytów, nie ma, wiesz, także to jest fajne, to jest tym podmiotem. Zawody świetnie zorganizowane, mnóstwo jednostek, świetnych ekip i teamów. Z rybami, jak to na zawodach, nie jest tak, jakby się zawsze chciało, ale pokazują się ryby, wychodzą. Koledzy łowią. To są jedyne zawody w Polsce, gdzie pada tyle ryb powyżej metra. Powyżej metra? No. Tak. No, mówię, no. To, czyli zawodnik powinien być każdy zadowolony. No, oczywiście. No. Są też duże ryby, to organizatorzy tu najlepiej wiedzą. Ale nie narzekają, no wiadomo, no nie jest lekko, ale tych ryb. Ja liczymy na to, że może ta dzisiejsza noc czy wieczór, prawda, że pokaże to, że jest tu ryby naprawdę sporo. Chociaż my wiemy wszyscy, że one tu są. No nie zawsze są aktywne tak, jakby się chciało. Ale trzymamy za wszystkich kciuki i my robimy też z Piotrkiem to, co możemy tutaj. Bardzo myślę, dziękujemy. Że będzie okej. No. Lepszy mowy rządzi! Catfish Cup Poland 2020! Fajne, mocne branie, które nam trzepnęło, ale niestety zerwał się. Na jeden haczyk, tak? Tak, na stacjonarkę, totalnie. Tam po dwóch, może pięciu minutach. Ale no, naprawdę chyba kawał dobrej ryby. Ładna ryba. Musiała być ładna ryba. Dzisiaj kolega trzepnął dwie z wertykala. Jeden wymiar, więc pocałowaliśmy i pożegnaliśmy, niech rośnie nam dalej. Drugi był powyżej chyba 110, ale kolega ma lwie serce. Więc nie chciał mu za mocno zapinać. Miał małą gębę i. Miał gębę, nie chciał mówić, dobra, tego potrzymam. Miał ręce, a zanim chłopaki dopłynęli sędzia, no to uciekł. No, to... Tylko filmik mamy, ale to zdarza się. Zostanie na starość do bujanego futoliku, no, będziemy mieli co wspominać. Jak do tej pory to bardzo słabo, no. Wszystkie ryby niepunktowane. Rozumiem. No. Ogólnie wszyscy tacy, oprócz chyba Szymona Tomery, Pawełek, Abad miejscowi nie mają tutaj farta. No wiesz co, powiem ci, że. No... Dla nas jako miejscowych, no to podwójnie dostać, nie? Podwójnie dostać. Na swoim podwójnie. Narobili wstydu. Nie no, Szymuś tam walczy, nie? No, jedyny chyba tutaj nasze imię dobre będzie podtrzymywał.
na samym końcu, przed skrętem na śluzę, prawie na samym końcu, tam chłopaki z żółtymi wędkami stali na noc, jest kępa takich wystających z wody drzew i nawiśniętych, zatopionych. Taki bangla, siedzą w środku, ale to słuchajcie, wystawia tylko łeb, łapie za przynętę, szarpnie i siedzą fajne ryby, nie? Tam są dziury, jest wypłycenie przed samymi drzewami na dwa chyba 7, a za tym wypłyceniem pod tymi krzaczorami jest nawet 3-8. I siedzą tam w tych gałęziach, skumańce. Zawodnicy spotkali się dzisiaj z ciężkimi warunkami, ryby w ogóle nie chciały współpracować. No, dokładnie, rano był tylko taki strzał pewien krótkich ryb i po południu krótka taka tura też krótkich ryb. Co największego dzisiaj padło? Wiesz co, z tego co wiem, że chłopaki złowili jakąś 160 stronin. Tak, i 164 padła chyba pół godzinki temu. O. Dostałem zdjęcie. Nie jestem pewien, czy to był trolling czy vertical, dowiemy się wieczorem, jak sędziowie spłyną. Wtedy też przeliczymy punktację na dzisiejszy wieczór. Na dzień dzisiejszy prowadzi team Biały Węgorz, do tej pory jakby nie było. Tak, tak. Mają rybę 219 i 125, daje im to dużo punktów. Potrzebują większej ryby, jeszcze jednej chociaż. Dokładnie, ale ale noc pokaże na pewno. Cała noc przed nami, ponoć ma być burza. Kto wie, może grube ryby odpalą jeszcze na godzinkę lub dwie i posypią się same dwójki. Zwierz tu manieje w burze. Tak jest. Pierwszy, 21:30 mniej więcej. Szybki strzał, szybki hol i leży na macie. Drugi, 5 rano, szybka pobudka. Uuu, to was pobudził, no. Nie, budzik 4:30, jeszcze mówi kimono. Thank you.
dziękujemy bardzo Mariuszowi Wołejszo ze sklepu wędkarskiego Głogów za tą mega, mega pajdę nagród. Po prostu Mariusz, wygrałeś w tym roku, jesteś de beściak. Bardzo dziękujemy. 8 wędek, 6 kołowrotków i plecionki na te wszystkie kołowrotki. I ku naszemu zaskoczeniu Mariusz dorzucił 2 federy Black Cata do łowienia żywców. Za 4. miejsce. Tak jest. Zdobywcy z 3. miejsca między innymi mogą dostać 2 zegarki Quad X6 ufundowane przez firmę Garmin. Quad X! Za 2. miejsce zwycięzcy otrzymają 2 belly boaty, które nabyliśmy dzięki pomocy Piotrusia Bufała. Tak jest, załatwił nam mega rabat. 50% i kupiliśmy dla zwycięzców te 2 belly boaty. Od firmy Garmin mamy 2 kosondy Striker 9SV. Mega, mega sprzęt, w połączeniu razem będą tworzyły turbo pływającą maszynę do łowienia sumu. Mega podziękowania dla Piotra Maśtusiaka, który nie tylko nam pomógł jako sędzia, tak, ale też przygotował... Z ramienia Realistic Shad przygotował 3 wielkie pakiety gum o łącznej wartości 4000 zł. Dziękujemy Piotru. Dzięki Piotru. Józef Pojedyniec oraz Sebastian Mazur przygotowali zestaw fajnych wobblerów za Big Fisha. Największą rybę złowioną w trollingu. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy firmie Unikat za komplet fajnych nagród. Tak jest, komplet knockout. W firmie Zepco Europe, którą reprezentuje marka Black Cat, dziękujemy za ten wypasiony komplet nagród. Są tu 2 wędki, 2 kołowrotki, maty, wiaderka, pudełka oraz namiot, który jest za 1. miejsce. Dziękujemy, że sami mogliśmy wybrać namiot. Tak jest. Bo to był nasz pomysł. Dziękujemy, Tomek Pacuła. Bardzo dziękujemy. Sklep sumowy przygotował nietypowe nagrody. Tak jest. Są to szczury z Savage Gear oraz szczury ze Spro. Widzimy również kilkanaście wobblerów. Najprawdopodobniej handmade'y. Wędka Esox. Wędka Esox. Oraz kołowrotek. To Tika. Jest Tika i co to jest? Aha, to są te szczury. Tak jest. I podwójne kwoki. Chyba coś wiedzą te szczury. Rafałek Dropiński z Catfish Handmade uraczył nas tym pakietem swoich produktów. Bardzo dziękujemy. Tak jest. I mega wobble sprawdzone. Sami ich używamy. I nieprodrabialne. Tak jest. A teraz wielka petarda. Czarek. Czarek Burlikowski zrobił dla nas 3 customowe kwoki specjalnie na tą okazję za 3 największe ryby zawodu. Takich chyba jeszcze nie widzieliście. Nikt takich nie ma. Paweł Lasota z River Ebro Villa ufundował voucher na tygodniowy pobyt w jego bazie na Ebro z łodzią, z pobytem, z paliwem. Trzeba tylko dojechać. Także za Big Fisha tydzień na Ebro. Warto łowić duże ryby. Tak jest. No i pierwsza nagroda. Łódź Brema 430F, stworzona do sumowania, płaskodenna, o długości 4,30. I z tego miejsca bardzo dziękujemy panu Jarkowi, właścicielowi firmy Brema, za 50% rabat, dzięki któremu mogliśmy kupić tą łódź dla naszych zawodników. Oczywiście łódź jest razem z przyczepą. Tak jest. Dodatkowo, Marku, co mamy? Mamy namiot Black Cata, Bolt Cave oraz od Garmina mamy system Panoptics LiveScope, czyli przetwornik LVS32 i moduł echosondy GLS10 oraz mega, mega plotter EchoMap Ultra 102SV. Największa ryba w trollingu. P&P Pro Fishing. To była ryba mierząca 160 cm. Więcej ryb złowionych aktywnie. I tutaj mamy egzekwo 2 drużyny. Jest to Smart Catfish i Catfish Odra Team. Najwięcej ryb złowionych stacjonarnie. I tutaj również mamy egzekwo 2 drużyny. Jest to Klonk Ekipa i Sklep Sumowy. Zapraszamy.
teraz chyba ta jedna z najciekawszych nagród, czyli Big Fish. Wszyscy zapewne wiedzą, która to drużyna i jaka ryba. Ryba mierzyła 219 cm, była niebywale gruba i złowiła ją drużyna Biały Węgorz. Zapraszamy! Wielkie, wielkie brawa! Miejsce czwarte, 581 punktów, Sklep Dumowy, brawo! cm i 171 cm. Krąg ekipa. 618 punktów. Brawo! Zapraszamy drużynę Devil Cat. 849 punktów. Ryba o długości 209 cm. Brawo! Pierwsze miejsce na podium. Znowu będziemy im tutaj gościli. Już mieli Big Fisha, no Biały Węgorz. Łódź Brema, namiot, system parowski, Kostolba, Kodryka, Ostra HD, mega wędeczki Olmaniuszka z Głogowa i oczywiście o tej Piotra Matusiaka ze Starczynem.